Gorzej, jak się staje na światłach. Wtedy jest tragedia. Warzywniaczek i taka troszkę masarnia. O, widzę tutaj nawet mięso w lodówce. Dziewczyny o 10 rano sobie siedzą przy plaży, browara walą. Jest okej. Nie wiem co teraz, bo oczywiście mogę jechać po tosty do 7-Eleven i zjeść tosty, ale kurde, no nie tak to miało wyglądać. Nie takie to miały być kurczaki, tylko inne, zupełnie inne. Pokażę wam na takim innym filmiku, który kręciłem ostatnim razem. Pokażę wam, o co mi chodziło, a tymczasem biorę chociaż to, co jest. Zobaczmy, jak oni to ściągną teraz, bo jestem ciekaw. I jak to będzie wyglądać. Jest, jest, jest. To jest good. Te tutaj troszkę z prawej strony im się przyjarały, a dlatego powiedziałem, że chcę tego z lewej, bo nie chcę takiego przyjaranego. Walczy, walczy, walczy. Wziął nóż i walczy. Dobra, do rozkroju. No i gra. A ja mam tu jeszcze inne fajne rzeczy. Kreweteczki i te przepyszne rybki. Te rybki są przepyszne, uwielbiam je. Tu jeszcze takie muszle jakieś, ślimaki, spok. O, tam była dostawa. A nie, to muszle, o kurde, ile muszli w takim worku. Wow. Wow. A lot of. Thank you. Yeah. Nice. Would you like to get that? I don't know. Okay. I never eat before. We could buy steaming. You know steaming? No. Steaming bowl. Ah, steam. Yeah. Really delicious. Okay. You clean now? Yeah. The green color? Green. Yeah, green. Green. Ah. Green. Mm. Same green, same brown. Yes. Brown and green. Mm. Where you from? From Poland. Oh, yeah. Mhm. Jeszcze cały worek tego, nie? Zalutki worek tam jeszcze. Znaczy nie cały, bo wysypał trochę z tego worka, ale druga połowa została. Oj, tutaj są już zrobione. Steam to jest na parze. Tu ładują muszle. Znaczy muszle, nie muszle, tylko bez ślimaki. Nie, tu też są muszle jakieś. A tu są właśnie jakieś inne, widzicie? Tutaj nie są te zielone. Są inne. Tutaj jest takie coś. A te są jakieś zielone, jakaś inna odmiana. Ciekawe właśnie. Co on mi chce zrobić z tym kurczakiem? Ja nie chciałem pół kurczaka, przecież ja chciałem całego kurczaka. Czekaj, coś żeśmy się tu nie dogadali. Sorry, I want one chicken, no yes. Half. Good, I have you one, it's safe. Make it hard for you, okay. Here is mine. Tutaj mi go jeszcze ładnie potnie. I 200 batów kosztuje taki kurczak. 200 batów to jest 26 zł. I tutaj od razu jeszcze pani mi tutaj robi papaje. Będzie sałateczka, będzie kurczak. No i w miarę sprawy się wyklarowały. Potnij, ładnie potnij, żebym się nie musiał za dużo w domu mordować. I jadę coś zjeść. 12:30, wow. One chicken? Yeah, and one papaya salad, yes. 250? Yeah, thank you. Tutaj już z kurczaka. Ale nie z takiego kurczaka, tylko z innego, bo to jest jakiś duży kurczak pokrojony. Takie często są do właśnie do kupienia takie nogi. A ten kurczak jest za mały, żeby były z niego takie nogi wielkie jak tutaj. Thank you. Thank you very much. Thank you. To mi się podoba. Szukam jeszcze do tego wszystkiego awokado i zaraz zapytamy, czy tutaj mają jakieś ładne awokado, bo zieleniny mają tutaj dużo, ale nie wiem, czy to awokado zalicza się do owoców, czy do warzyw tutaj w tym wypadku. Excuse me, do you have avocado? Huh? Avocado? No have. Okej. Okay. Kurde, muszę się wrócić. No jednak chyba awokado można kupić na owocach, czyli tutaj mamy ładne banany, ładne te dragon fruit, no i też jest awokado, także... Ile to kosztuje? 120 batów za kilo, czyli jakieś 15 zł za kilo awokado. No zobaczymy, ile ta nasza będzie kosztować, ile będzie ważyć. No ładne, te stoiska warzywno-owocowe są tutaj w Tajlandii naprawdę bardzo ładne i bardzo smaczne są i owoce, i warzywa, także... O, jeszcze weźmiemy jedną papaję. Weźmiemy jeszcze jedną papaję. Dorota się ucieszy. Zresztą ja sam się ucieszę, bo je bardzo lubię. Okej. No pan musiał mi tutaj zamienić awokado, bo się zapytałem, dobrze, że się w ogóle zapytałem, czy to awokado, które ja wybrałem, nadaje się na jedzenie, na już, na teraz, na dzisiaj. To powiedział, że nie, co ty, chłopie, co twarde. No, także wybrał mi większe, będzie dobrze. Nie spodziewałem się tak wielkich zakupów, nie przemyślałem tego, mogłem zostawić Emika, kurde, też tam, gdzie Doroty, czyli w domu, czyli w garażu. No i niestety go zabrałem, teraz nie mogę się tutaj pomieścić. A za tą papaję i awokado zapłaciłem 13 zł, tam lekko powyżej 100 batów. Czemu czadowe? No patrz, jakie ładne w środku. O, takie, że takie czyściutkie, takie no. Kolory takie ładne. Dojrzałe, bo miękkie, ale nie jestem. Ale właśnie ja wziąłem najpierw sam, ale go... ale dobrze zapytałem gościa,
czy to awokado nadaje się na teraz do jedzenia. On mówi, że nie, to co ja wziąłem, to nie, i poszedł szukać mi drugiego. No i dobrze, bo tam to by było takie surowe jeszcze. Tu ten kurczak, tego dorzucili, sosy, jeden, drugi, trzeci, czwarty, papaja. Tu jeszcze kapusta, jeszcze takie liście dodane. No, ale wygląda dobrze, wygląda dobrze. No i wygląda to ostatecznie bardzo ładnie. Bardzo ładnie, awokado ładne, sałateczka dobra, tutaj kurczaczek. Wygląda to bardzo ładnie. Co tam sobie pijesz? Soda water. Soda water. No, soda water jest dobra, a jeszcze fajnie jak się lodu doda. Mi się tak chciało pić, żebym się nie chciał już wyciągać lodu z samochodu. No, a ja tu sobie siedzę na takiej fajnej... Co to jest w ogóle? To jest chusta z Zanzibaru. No właśnie, widziałem, tylko chciałem powiedzieć, że z Zanzibaru, tylko zapomniałem, co to jest właśnie. Taka chusta, no. Taka chusta z Zanzibaru. Jakoś się nazywa? Zapomniałam, coś na... Chyba. Nie wiem, mówili na was bardzo na tym. Nie wiem. A tutaj vlog już dla was prawie zmontowany na dzisiaj. Dzisiaj będzie taki dłuższy, blisko 20 minut, no ale będzie za to fajny. No w ogóle to ja siedzę na podłodze, a laptop na kanapie. No kurde, no co zrobić, no? Co zrobić? Gdzieś tej samy nie potrafię znaleźć, więc nie pokażę wam sowy. Natomiast oczywiście sowy są ptakami, tak? Emi, bardzo dużo. Co robisz? Sów mają. Co ty chciałeś zoom zapauzować? Widziałem, że chciałeś zapauzować zoom jak YouTube'a. Emi jest w szkole. Emi jest w szkole i pani uczy teraz coś o sowach. Co ona tam jeszcze gada? O zwierzątku. Czyli wąż i ślimak jak narysowałam. Ślimaka? Ślimak, a to jest wąż. No właśnie, bo myślę, to wygląda jak trochę jak jaszczurka, czyli właśnie jak wąż, a ślimak jest tu, ja go nie zauważyłem. Dobra, to są... A, bo tutaj pani jest, no, tu jest pani. Nie są to takie okrągłe kulki. Dobra, nie przeszkadzam. Śmiesznie, bo Emi chciała zapauzować zooma. Chciała, żeby pani mówi stop do pani, nic nie gadaj teraz. Spacją. Pani chyba włosy farbuje, takie przynajmniej mam wrażenie. Sauna już nastawiona, ale musi się najpierw nagrzać, a tymczasem można jeszcze skorzystać z basenu, zanim to wszystko będzie gotowe. O, ale pogoda. O, jakie piękne widoki, wow! No, powiem wam, że 15-minutowa sesja w saunie, której jest 100 stopni, to tak wygląda się właśnie ze sauny, nie z basenu, tylko z sauny. Bardzo gorąco, 100 stopni, 15 minut daje naprawdę mocno popalić, ale dobrze, dobrze robi dla zdrowia, także polecam. Teraz tylko zimny prysznic i można troszkę ochłonąć. A patrzcie się, jaką my tu mamy dyskotekę na korytarzu. Tu mamy taką dyskotekę na korytarzu i sobie robimy tutaj imprezkę co wieczór. Pamiętacie z rana to miejsce, gdzie stał samochód, gdzie ta niebieska landeka była zawinięta na tej budce? Nic się nie działo. A teraz restauracyjka. Tajowie przychodzą, jedzą, gotują, zarabiają. No i wszystko gra. Czyli całkiem inne miejsce niż rano. W końcu jesteśmy w restauracji z pizzą, którą chcieliśmy bardzo zjeść. Emi, jak smakuje ta lemoniada? Taka dobra? Ale dobra czy nie? Bo jeszcze ja nie piłem. Dora, próbowałaś. Jak smakuje? Bardzo dobra. A czemu ty masz jakieś fioletowe coś na twarzy? Ale czy wbijasz światło jakieś fioletowe na nosie, na twojej twarzy? Ale śmiesznie wyglądasz. Dobra, zaraz spróbuję. Tak? Też mam? Chcecie łyka? Macie. O, ale pijecie. Ej, zostawcie trochę. Jezu, no nie ma co patrzeć, takie same są. Co? Ale jest bardziej zimna. No, za bardziej zimna, no bo lód tutaj się roztopił. Sobie weź też pomieszaj, też będziesz miała taką zimną. Emma, kierowniczka, podzieli pizzę, która w końcu przyszła, która wygląda bardzo ładnie. Niam, niam, niam. No właśnie, czekamy na talerze, ale chyba, nie wiem, Emi, chyba będziemy jeść z tego, bo już jestem głodny. Emi, co? Coś ty zrobiła. Kwiatuszka narysowałam keczupem. Kwiatuszka z keczupu? A jeszcze listek, o. A jeszcze listek? No. Jadź. Tak się rysuje kwiatuszki keczupem. Ale wygłodzeni, pizza schodzi jak świeże bułeczki. To jest drugi kawałek. Emi się... Jest prawie zjedzony. Emi się aż uszy często, nie? Tak ciśnie z pizzą. Dobra, pizza kosztowała 179 batów, czyli jakieś 21-2 zł, coś w tym stylu. Dziewczyny, po co wy tu jeszcze stoicie? Za mała ta pizza była. Za mała pizza była? Naleśniur. Taki naleśniur, składany. A z czym to będzie? Standardowo. Standardowo, czyli co? Banana czoklet. Banana czoklet. Standardowy naleśnik, banana czoklet. Ale u tej pani robimy pierwszy raz, znaczy kupujemy. A, jajko? Ale w jaki sposób oni dają to jajko? Teraz zobacz, co będzie robić. Nagrasz. Ale pani ma fajne dziurki porobione w tym. Dziurki mnie porobione w puszce.
O, cukru dosypała, mleczkiem polała. Ale powiem ci, że tak dużo tutaj jest tego tłuszczyku, nie? Takiego. Na tych jest dużo, bo to właśnie zależy, jakie są naleśniki, ale te są właśnie takie tłuste. Te są właśnie takie tłuste. O, pani walnęła tym ciastem o podłogę, znaczy o blat. Tam ma takie masło na samym, w samym kącie, z lewej strony ma masło takie. Tam sobie polewa to, tutaj ciasto takie rozrabia. No to są całkiem inne naleśniki niż, o, niż zazwyczaj się je. Gdzie ona teraz to jajko jeszcze tu pod na to, tak? Czy już teraz nie da? Nie, to już nie. A wy się wzięły z masłem w końcu z tym jajkiem? Ale to ona na razie jeszcze nie robi dla nas chyba, co? Nie, nie. A, to ona jeszcze z zamówienia jakieś tam realizuje. A ty bierzesz z jajkiem? Tak? Chcecie jeszcze zobaczyć, jak pani ładnie to zrobi takeaway? Zaraz patrzcie się, jak ona to zawinie. A, jeszcze zapomniała wypolać mleczkiem. Za chwilę cukrem jeszcze posypię. No, dawaj ten cukier i zaraz to zwinie jak kebaba, patrz na to. Cyk, cyk, zwinięte. Kebab gotowy. Banana and chocolate. Banana and chocolate, no to bierze banana. Ciach. Tutaj do tego banana, tak? I tam wymiesza. To zaraz zrobi ciach. Do garnuszka. Gdzie ona ucieka z naszymi tymi? O, bo tu pada, ona tu pod daszek. No co się będzie pierdzielić? Przenosi imprezę, przenosi sklep pod dach i już. Jaką ma lampkę kozacką, nie widziałem jej wcześniej. A, i teraz jajko bierze. O, ciach. Jajko tu wymiesza, rozleje na gorącą patelnię. A, jeszcze to ciasto musiała wyciągnąć, gotowe. Rozpłaszczyć, no i dobra. Kurde, przyszedłem jeszcze do sklepu po takie soju, takie coś, ale miało być winogronowe, a nie ma winogronowego, ale jest jakiś blueberry. Jogurt blueberry, ciekawe jak to będzie smakować, chyba się skuszę na to. To ma 12%, a jest jeszcze jedno, które mnie też zaskoczyło, którego wcześniej nie było, jakieś fresh. Kurde, miałem wziąć jedno winogronowe, a w końcu wezmę dwa i to jeszcze całkiem inne. No ale spróbujemy. Tanie to nie jest, bo to po 10 zł, także patrząc, że 0,7 dobrego rumu kosztuje 30 zł, whisky też, więc kurczę, 20 zł ponad za takie coś. To dość drogo, bo to takie o. Co? Chcecie jadły to tutaj, pod sklepem? Jak ten naleśniczek wygląda? Okej, bo to był właśnie taki fajnie, co pani go złożyła. No, to taki bardziej kozacki, bo tamte to były takie na biedaka chyba, a te są takie na bogacza. Bo to jest z... Ujocie. Sosami i z jajkiem i z czopletem. Ujocie. O, ale wyposiony. Z jajkiem i z tym mleczkiem też, tak? No, z mleczkiem też. Mleczko. Pani nożyczkami pocięła. Nożyczkami pocięła. Z boku właśnie chciałam wziąć, o ten będzie dobry. To może w domu sobie go zjemy, co? Na spokojnie. Nie, nie można. Dobra, czemu? To zjemy w domu. Nie. To daj sobie ten i zjemy resztę w domu. Nie, naprawdę. Mi też szybka cię. Dobra, to jednak zjemy. Mamu, nie chcę mam mieć. No je, a gdzie jesteś chciał? Coś mi przeszkodziło. Dorotę coś pozamiatało. Tutaj jest nasze największe lekarstwo, najlepsze lekarstwo. Najgorsze. Najlepsze! Robicie mu takie coś. A tam jest skórka, pokaż skórkę. O, tu jest jeszcze skórka. Mhm. I teraz. O, ciach! I tak obiera się mango.